Niech f od x będzie równe x przez 1 minus cosinus x minus 2. Wybierz właściwe równości opisujące jednostronne granice funkcji f w punkcie x równym 2. No i tutaj mamy różne propozycje tych granic. Mamy granicę prawostronną przy x zależącym od dwójki z prawej strony i lewostronną przy x zależącym od dwójki z lewej strony z funkcji f od x. I widzimy, że wszystkie te propozycje tutaj w odpowiedziach to są nieskończoności, tylko z różnymi znakami. Plus, 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 minus, minus, plus, minus, minus. Czyli wszystkie możliwe kombinacje znaków tych nieskończoności. Czyli to, czego możemy być pewni, to że ta granica to jest na nieskończoność, tylko nie wiadomo czy z plusem, czy z minusem, każda z nich oddzielnie, trzeba to rozstrzygnąć. Skąd się biorą te nieskończoności? To możemy się przekonać łatwo, jak spróbujemy naiwnie wstawić dwójkę za x tutaj i spróbować obliczyć wartość tej funkcji. Gdyby to była funkcja ciągła w tym punkcie, to wartość tej funkcji byłaby na granicy. No a zobaczmy co tutaj będzie, jak wstawimy dwójkę. Mamy 1 odjąć cosinus, 2 odjąć 2. Czyli tutaj mamy 2 podzielone przez 1 odjąć kosinus 0, to jest 2 podzielone przez 1, kosinus 0 to jest 1, 1 odjąć 1 to jest 0, dostajemy 2 przez 0. Czyli widać, że ta funkcja jest nieokreślona w tym punkcie, nie da się określić jej wartości, dlatego że to jest nieokreślone działanie, dzielenie przez 0. No ale w takiej sytuacji, kiedy licznik dąży do jakiejś stałej, a mianownik dąży do 0, no to wiemy, że granicą jest plus lub minus nieskończoność, trzeba tylko określić znak tej nieskończoności. Granice lewostronna i prawostronna są w tym wypadku granicami niewłaściwymi. No dobrze, no to tutaj może zaczniemy od takiego spojrzenia, jak, jakie są wartości tej funkcji w otoczeniu, w otoczeniu tego punktu. Zacznijmy może od x dążącego do dwójki z prawej strony. No to jak dążymy do dwójki z prawej strony, to znaczy, że dążymy do dwójki od strony xów trochę większych niż 2, czyli weźmy powiedzmy 2,1. Obliczmy wartość funkcji. 2,1 podzielone przez 1, odjąć kosinus. No i tutaj mamy x odjąć 2, czyli 2,1 odjąć 2, zostaje nam 1 dziesiąta. No i ja nie wiem, bez kalkulatora nie jestem w stanie obliczyć, ile to jest kosinus 1 dziesiątej. No ale to, co na pewno wiem, to wiem, że to jest mniej niż 1, dlatego że kosinus jest ograniczony, przyjmuje wartości z przedziału od minus 1 cosinus x do 1 nigdy nie przekracza jedynki. No a jedynkę, wartość równą 1 osiąga dla zera. Jak jesteśmy blisko zera, tutaj 1 dziesiąta to jest blisko zera, no to wiemy, że wartość kosinusa jest bliska jedynki, ale mniejsza od jedynki. Czyli tutaj mamy 1 odjąć coś mniejszego od jedynki, czyli dostajemy w mianowniku liczbę dodatnią, ale malutką, dlatego że kosinus tutaj się niewiele różni od jedynki, bo jesteśmy blisko zera. Czyli mamy 2, coś koło 2 podzielić przez jakąś małą liczbę. No jak pójdziemy jeszcze bliżej do, do dwójki. Weźmiemy na przykład 2 i 1 setna. To jest argument, który się jeszcze mniej od dwójki różni, czyli zbliżamy się do dwójki z, z góry. a tutaj będziemy mieli jeden odjąć kosinus jednej setnej tym razem po odjęciu. No i widzimy, że w mianowniku znowu mamy liczbę dodatnią, bo kosinus jednej setnej jest mniejszy niż 1, ale różni się od jedynki jeszcze mniej niż tutaj, czyli ta wartość na pewno będzie większa od tej, która była w pierwszej linii w tej tabelce. Czyli widzimy, że jak będziemy się zbliżać do dwójki od góry, to wartości funkcji będą rosnąć, bo będziemy dzielić przez coraz mniejszą liczbę dodatnią. No a licznik dąży do pewnej stałej, do dwójki. Czyli widzimy, że tą granicą będzie plus nieskończoność w tym wypadku. Tej wartości funkcji będą rosły w sposób nieograniczony, czyli to nam wycina tylko te dwie pierwsze odpowiedzi. Wiemy, że te nie spełniają tego kryterium. No to teraz popatrzmy na granicę. Lewostronną, czyli przy x dążącym do dwójki z lewej strony, to znowu możemy tutaj sobie popatrzeć, jakie będą te wartości funkcji. Tym razem jesteśmy na lewo, czyli musimy wziąć liczby troszkę mniejsze od dwójki. No to weźmy przykład 1,9 i 1,99 i obliczmy. Tutaj będziemy 1,9 podzielone przez 1, odjąć cosinus. No i teraz mamy x, czyli 1,9, odjąć 2, to zostanie nam minus 1 dziesiąta. No ale dla minus jednej dziesiątej cosinus to nadal jest liczba mniejsza od jedynki. Taka, która się niewiele różni od tej jedynki. W zasadzie to nawet jest ta sama wartość co tutaj, bo cosinus jest funkcją parzystą. Czyli znowu dostajemy w mianowniku liczbę dodatnią, ale bardzo małą. Więc po podzieleniu tej liczby przez małą, małą liczbę dodatnią dostajemy jakąś dużą liczbę dodatnią. Tutaj jak pójdziemy dalej do następnej linii, do następnego argumentu, no to będziemy 1 odjąć cosinus minus jednej setnej. No i tutaj ta liczba w mianowniku będzie znowu dodatnia, ale będzie jeszcze mniejsza, czyli ta wartość będzie jeszcze większa niż tutaj. Czyli widzimy, że jak będziemy się zbliżać do dwójki również z lewej strony, to wartości funkcji będą rosnąć w sposób nieograniczony, czyli tą granicą z lewej strony również będzie plus nieskończoność, czyli to będzie ta odpowiedź. Czyli to jest jedyna odpowiedź, która, w której obie granice są równe plus nieskończoność, czyli tą zaznaczymy. No ktoś by mógł zapytać, czy ja muszę zawsze takie tabelki rysować i próbować obliczać te wartości funkcji, zwłaszcza, że tutaj nie byłem w stanie obliczyć bez kalkulatora, bo miałem cosinus 1, 10. ja nie wiem, ile to jest bez kalkulatora. No ale oczywiście tutaj mogliśmy to wywnioskować patrząc tylko na wzór tej funkcji, dlatego że popatrzmy na licznik. W liczniku mamy x. Jak x dąży do dwójki, no to licznik dąży do dwójki, czyli jest na pewno dodatni. A popatrzmy teraz na mianownik. W mianowniku mamy cosinus x minus 2. To jest na pewno nie większe niż 1. A jak od 1 odejmujemy coś nie większego niż 1, to na pewno cały ten mianownik jest dodatni. No na pewno jest nieujemny, bo on w jednym punkcie jest równy 0, dla x równego 2 on jest 0. A na pewno jest nieujemny, no, czyli poza tym punktem jest dodatni. Więc widzimy, że tu mamy iloraz, w otoczeniu dwójki mamy iloraz liczb dodatnich, czyli wynik będzie dodatni, czyli wiemy, że, to, że tą granicą będzie nieskończoność. Mieliśmy określić, jaki będzie znak tej nieskończoności. No jeżeli to wyrażenie jest dodatnie w otoczeniu dwójki, to znaczy, że tylko ta sytuacja, kiedy obie granice są plus nieskończoność, może zachodzić, bo tylko takie granice możemy uzyskać w sytuacji, kiedy to wyrażenie w otoczeniu tego punktu jest cały czas dodatnie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony.